Trafiłem na badania wskazujące, że miejski rowerzysta na dystansie do 8 km porusza się szybciej niż jego kolega jadący samochodem. Już jako małe dziecko nie wierzyłem nikomu na słowo i musiałem sprawdzić, czy żelazko faktycznie parzy. Nie inaczej było i tym razem. Wylosowałem na mapie dwa punkty oddalone od siebie w linii prostej o około 4,5 km. Następnie ustaliłem trasy dojazdu dla roweru, samochodu i znalazłem też połączenie tramwajowe. Trasa nie została ustanowiona tak, aby faworyzować jakikolwiek środek transportu. Do pracy wyruszałem o godzinie 7:20, a wracałem z niej o godzinie 16:15. Na pierwszy rzut poszedł samochód. Na co dzień w ogóle nie jeżdżę samochodem, używam go tylko wtedy, gdy muszę dojechać gdzieś za miasto. W godzinach popołudniowych spodziewałem się stania w korku, a w porannych płynnej jazdy. W obu przypadkach miałem rację. Niestety, gdy następnego dnia skręciłem w Aleję Trzech Wieszczów w Krakowie, utknąłem na dobre. Choć trasa, którą wyliczyłem, była szybka, to jazda była bardzo monotonna. Ciągłe stanie, podjeżdżanie kilka metrów i znów stanie. To zdecydowanie nie jest rozwiązanie dla mnie. Po południu do celu dojechałem w 34 minuty i 44 sekundy, a rano w 20 minut i 27 sekund. Trasa rowerowa została zaplanowana tak, aby przejechać jak najszybciej i z dala od samochodów. Było szybko, a płynąca obok Wisła umilała przejazd. Podczas jazdy mogłem spokojnie posłuchać sobie podcastu. Niestety to, co dobre, szybko się kończy i ostatni odcinek, który jechałem jezdnią, zdecydowanie do przyjemnych nie należał. Wszyscy pchali się, trąbili, zastawiali, no ogólnie był dramat. Najgorsze jednak było wymuszanie pierwszeństwa. Zresztą w samochodzie też tego doświadczyłem, ale ze względu na ilość blachy, jaką byłem obudowany, to nie zwracałem na to aż tak bardzo uwagi. Po południu do celu dojechałem w 18 minut i 6 sekund. A rano w 18 minut i 34 sekundy. Samo dojście do przystanku zajęło mi 7 minut. Na całe szczęście tramwaj podjechał już po 30 sekundach. Na szczęście tramwaj dojechał na miejsce zgodnie z planem w 21 minut. Potem zostało mi już tylko przejść na drugą stronę i byłem na miejscu. Do komunikacji miejskiej zabrałem ze sobą książkę. Pomimo, że dojazd trwał dłużej, to nie odczułem tego jakoś znacząco właśnie ze względu na książkę. Popołudniowy dojazd zajął 36 minut i 42 sekundy, a poranny 31 minut i 34 sekundy. Jeśli miałbym się spieszyć, to zdecydowanie wybrałbym rower. Choć mało osób z niego korzysta, jest to najtańszy i najszybszy środek transportu. Choć komunikacja miejska nie należy do najszybszych, to zdecydowanie jest wygodniejsza od roweru i w przypadku złej pogody zapewnia nam ten przysłowiowy dach nad głową. Samochód daje najwięcej komfortu oraz niezależności, niestety dość sporym kosztem. Jest to stres, przestanie w korkach, wymuszanie pierwszeństwa itd. Czas, bo niestety w tych korkach musimy chwilę postać. No i przede wszystkim pieniądze, ponieważ utrzymanie samochodu, jego kupno, naprawy itd. to są dość duże pieniądze. Jeśli jesteś zainteresowany porównaniem kosztów utrzymania wyżej wymienionych środków transportów, to serdecznie zapraszam Cię na bloga narower.com. Adres do tego wpisu znajdziesz pod filmem. Dziękuję Ci za poświęcony czas i zapraszam do subskrybowania tego kanału, bo więcej filmów już niedługo.